Dzień dobry, Bartłomiej Biga. Zapraszam serdecznie na kolejną rozmowę z cyklu Mówiąc Otwarcie. Jest to jeden z rodzajów przygotowania się do piątego szczytu Open Eyes Economy. To już w połowie listopada. Nie wszyscy będziemy mogli się z pewnością zobaczyć na żywo, ale wiedza, inspiracje będą na tym poziomie co zawsze, więc zachęcam do tego, żeby przygotowywać się z nami i posłuchać tego, co mają do powiedzenia różni ludzie z biznesu, z otoczenia biznesu na temat wartości w ekonomii. Dziś moim gościem jest pan Arkadiusz Mierzwa, dyrektor do spraw komunikacji sieci Biedronka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że możemy porozmawiać o biznesie, który nie jest łatwy w kontekście ekonomii wartości, bo tak sobie wyobrażam, że szczególnie w tych obszarach działalności, gdzie presja cenowa jest ogromna, tam gdzie działa Biedronka, presja cenowa jest ogromna, no to trudno znaleźć przestrzeń do tego, żeby dbać o wartości pozaekonomiczne. Jak sobie Państwo z tym radzą? Myślę, że pan zaszył tak naprawdę w tym pytaniu kilka różnych pytań, bo na pewno prawdą jest, że polski rynek handlu detalicznego w ogóle jest bardzo konkurencyjny. Na to wskazują wszystkie porównania naszego rynku z rynkami ościennymi czy z innymi rynkami krajów Unii Europejskiej. To fakt. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, to ja myślę, że jednak wbrew pozorom, mimo tej konkurencji cenowej, bo to zaznaczam, że rzeczywiście ta konkurencja odbywa się w przeważającej większości na płaszczyźnie cenowej, Polacy jako klienci są klientami, którzy są w pewien sposób rodzinni, a to oznacza, że budują długotrwałe, czy chcą budować długotrwałe relacje, bazujące jednak nie tylko i wyłącznie na komponencie cenowym. To znaczy, to jest trudne połączenie. Pewnie trudno zbudować tą relację z klientem bez supremacji cenowej, bez pokazywania niższych cen, ale też trudno ją zbudować tylko i wyłącznie na tym komponencie, bo jednak wybór sklepu, w którym kupujemy wszystkie najważniejsze produkty, co ja myślę i to chyba wszyscy czujemy tak naprawdę, że ostatnie miesiące nam to pokazały, udowodniły, pandemia koronawirusa. Wcześniej to nie było tak oczywiste, że sklep, który jest za rogiem, w którym kupujemy codziennie pieczywo, masło i warzywa i owoce, to tak naprawdę jest taka infrastruktura krytyczna każdego gospodarstwa domowego. Także to też niewątpliwie wpłynęło na nasze relacje, więzi i te wszystkie czynniki pozaekonomiczne, które powodują właśnie długotrwałą relację między siecią, w tym przypadku nami, a naszymi klientami. Zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, że na wartości przez wielkie W można sobie w ogóle pozwolić tylko wtedy, kiedy społeczeństwo już jest dostatecznie zamożne, bo na przykład obserwując to, jak się zmienia państwa asortyment, pewnie też to obserwujecie, jak zmienia się polski konsument, to dopiero w miarę bogacenia nagle może pojawiać się przestrzeń do tego, żeby zatroszczyć się o te wartości pozaekonomiczne. Innymi słowy, jeżeli jest to biedne społeczeństwo, to ono się nie będzie przejmować, jakie jest źródło pochodzenia jajek, czy z wolnego wybiegu, czy nie z wolnego wybiegu, ale już przy choćby odrobinie bogatszych ludziach coś takiego może być brane pod uwagę. Czy rzeczywiście wpierw społeczeństwo musi się wzbogacić i dopiero takie rzeczy można zacząć brać pod uwagę, pana zdaniem? Ja myślę, że ma pan wiele racji, aczkolwiek pewnie posługujemy się tutaj jakimś uproszczeniem, bo powiedzieliśmy o jednym z czynników, a jak zawsze w życiu tych czynników jest więcej, które później w ostatecznym rozrachunku składają się na jakiś trend, który się dzieje na rynku. My też trochę zapominamy, my Polacy trochę zapominamy o tym, że tak naprawdę budujemy naszą tą nową gospodarkę relatywnie niedługo jednak w porównaniu do innych krajów. Sieć Biedronka w tym roku też ma okazję do spojrzenia w historię, ponieważ obchodzimy 25-lecie naszej działalności na polskim rynku. I tak naprawdę przez te 25 lat sklep Biedronki, taki statystyczny, zwykły sklep Biedronki, ja myślę, że to nawet chyba trudno byłoby porównać z cyklem życia motyla, bo tych przeinaczeń, przepoczwarzeń, choć to brzydkie słowo, w międzyczasie było tak naprawdę kilka, jak nie kilkanaście i zgadzam się z panem, że oczywiście inaczej ten sklep wyglądał 20 parę lat temu, bo czego innego polski klient wtedy
oczekiwał i do czego innego był przyzwyczajony. Inaczej on wygląda dzisiaj, kiedy tak naprawdę są to takie supermarketowe delikatesy i absolutnie to nie jest dyskont, który pamiętamy z lat 90. czy początka lat 2000. Natomiast ja myślę, że to nie tylko jest kwestia bogatszego portfela. On też ma wpływ, ale też w międzyczasie mamy do czynienia z kilkoma nowymi generacjami. Ci ludzie niezależnie od swojego zasobności, swojego portfela, są tak naprawdę już uczuleni na zupełnie inne wartości. Ich system wrażliwości też jest zupełnie inny. Patrzą inaczej na świat. Po drugie, też my jako sieć osiągnęliśmy taką skalę, której chcąc, nie chcąc, ale w naszym przypadku chcąc, i to chcę jasno podkreślić, wiemy, że ten zrównoważony rozwój jest kluczowy, bo my jesteśmy graczem, który rozwija się od 25 lat, chcemy rozwijać się dalej, ale tak naprawdę osiągając skalę taką, jaką mamy teraz, czyli ponad 3000 sklepów w całym kraju, ponad 70 tysięcy pracowników, największy prywatny pracodawca w Polsce, to tak naprawdę my musimy myśleć o tym, jak dalej rozwijać się w sposób zrównoważony, bo to nie chodzi o to, żeby za jakiś czas, mniej lub bardziej dookreślony, dojść do granicy, w której czynniki zewnętrzne spowodują, że nie będziemy mogli się rozwijać. Także myślę sobie, że tych powodów jest dużo więcej, poza powodem związanym z zasobnością portfela, na pewno też nowa generacja, młodzi ludzie, którzy zupełnie inaczej patrzą na świat. No i też chyba jest taka prawda, że to, co w ogóle działo się na świecie, to znaczy ekspansja podróży, turystyki, i Polacy bardzo dużo podróżowali przez ostatnie lata. Ja nie mówię teraz oczywiście o pandemii, tylko mówię o tych dziesięcioleciach, które za nami. To też spowodowało, że próbowaliśmy różnych potraw w różnych częściach świata, chcieliśmy je jeść, bo one nam smakowały i oczywiście taka sieć jak nasza musiała odpowiadać na te głosy klientów, na ich zapotrzebowanie i to też na pewno miało ogromny wpływ na to, że dzisiaj jemy już zupełnie inaczej niż jedliśmy jeszcze kilkanaście lat temu, ale też, i to też chcę powiedzieć jasno, w ramach naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu my bardzo dużo robimy, żeby aktywnie te pewne zachowania konsumenckie kształtować, bo chociażby powiedzmy sobie o naszych kluczowych akcjach lojalnościowych. Ci, co mają dzieci, pewnie wiedzą, znają, pamiętają teraz fajniaki, kiedyś świeżaki, słodziaki. I w każdej z tych akcji, których celem tak naprawdę jest to, żeby nasze dziecko miało jeszcze więcej maskotek w swoim pokoju, i to jest ten cel dla dziecka. Natomiast takie komponenty, które są wszyte w tą akcję od samego początku, to jest to, że zawsze dodatkowe naklejki dostaje się za zakup warzywa lub owocu. No i oczywiście jak patrzymy na wyniki naszej sprzedaży, to absolutnie widzimy pełną korelację, że sprzedaż warzyw i owoców od tego momentu, kiedy wprowadziliśmy jako taki obowiązkowy bezpiecznik, ten dodatkowy komponent do akcji, ta sprzedaż rośnie i pewnie dieta naszych dzieci, mamy nadzieję, że nie tylko ich, ale i całych rodzin, też się zmienia i te warzywa i owoce stają się coraz istotniejszym elementem codziennej diety. No i właśnie, wchodzimy w temat społecznej odpowiedzialności. Wspomniał Pan o jednym z wymiarów tego ważnego działania. Natomiast drugi, moim zdaniem często pomijany, to jest kwestia płacenia podatków. W 2019 roku pańska firma zapłaciła w Polsce 624 miliony złotych podatku, o ponad 100 milionów więcej niż rok wcześniej. Czyli nie ma co oszukiwać, całkiem sporo. Czy Pana zdaniem, jeżeli jakaś firma chce się mienić, chce pretendować do miana społecznie odpowiedzialnej, powinna płacić podatki w tym miejscu, gdzie prowadzi zasadniczą działalność. Innymi słowy, czy to jest warunek konieczny tego, żeby jakąś korporację międzynarodową uznać za społecznie odpowiedzialną, czy może wcale niekoniecznie? Panie doktorze, panie redaktorze, ja powiem tak. Ta kwota, którą pan powiedział, ona oczywiście jest zgodna ze stanem faktycznym, ale to tylko podatek CIT. Gdybyśmy tak naprawdę do tego dodali inne podatki, podatek VAT, czy tą część podatku PIT, którą odprowadza pracodawca, największy pracodawca prywatny w Polsce, ta kwota niepomiernie by wzrosła.
Ale to tak trochę na marginesie. Odpowiadając na pańskie pytanie, tak krótko, myślę, że tak. Myślę, że bardzo istotnym elementem odpowiedzialności społecznej, ale też bycia... I teraz się zawiesiłem, jak to ładnie powiedzieć po polsku, bo po angielsku są konkretne sformułowania, ale mimo, że górnolotnie, to jednak użyję tego sformułowania. Bycie dobrym obywatelem, takim dobrym sąsiadem, który prowadzi biznes obok, ale jednocześnie prowadząc ten biznes dokłada się do tego, żeby droga przed naszym sklepem i naszym domem była w dobrym stanie, żeby państwo mogło dalej inwestować w swój rozwój, to jest komponent jeden z nieodzownych do tego, żeby nazywać się firmą, która jest społecznie odpowiedzialna. I wspomniał też Pan już dwukrotnie o tym, że Biedronka jest jednym z największych pracodawców prywatnym w Polsce. Więc porozmawiajmy też o ludziach, bo my na Open Eyes Economy często słyszymy takie zdanie, ludzie są najważniejsi w biznesie i trudno z tym polemizować. Ale z drugiej strony obserwujemy taki trend, że próbuje się wyeliminować ludzi z wielu procesów i to nie tylko w imię oszczędności, ale też na przykład bezpieczeństwa. I to chodzi o kasy, o magazyny, o analitykę i tak dalej. Jak Pan wyjaśnia ten paradoks? Jak Biedronka podchodzi do tego, no, że ludzie są ważni, ale z drugiej strony wiele procesów zyskuje, kiedy tych ludzi z tych procesów wyeliminujemy? Wie Pan, to prawda, ale też wiele procesów traci w momencie, kiedy ludzi z nich eliminujemy. I myślę, że jak zawsze w życiu najgorsze jest podejście dogmatyczne. Jeżeli ktoś jest zapatrzony tylko i wyłącznie w jedną stronę, to on zawsze będzie widział te dobre cechy tej strony i vice versa. Myślę, że my mamy takie DNA, które jest bardzo pragmatyczne, które polega na tym, co też umożliwia nam nasza skala. Jesteśmy w całej Polsce, jesteśmy takim przekrojem społecznym, patrząc na naszych klientów. Na pewno znajdziemy tam każdego klienta, i wielkomiejskiego, i małomiasteczkowego, i klienta mieszkającego na wsi, i klienta z wyższym wykształceniem, i klienta z wykształceniem podstawowym, i wszystkie grupy społeczne, jeżeli chodzi o wiek, i tak dalej, możemy wymieniać. I my widzimy jedno, to nie jest tak, że jest jakaś jedna magiczna recepta, jeżeli chodzi o wprowadzenie jakiegoś rozwiązania. Pewnie na konkretach zawsze lepiej. Niechże takim konkretem będą kasy samoobsługowe, które wprowadzamy od kilku lat. Mamy ich obecnie około 1500 w kilkuset sklepach w całej Polsce. I oczywiście to jest znakomite rozwiązanie w niektórych sklepach, ale jakich? No na przykład w takich sklepach, które są zlokalizowane w centrach miast, w których klienci przychodzą na mniejsze zakupy gdzieś w trakcie dnia, kilka produktów, bo ten sam klient, który przychodzi do sklepu naszej sieci wieczorem, już obok miejsca swojego zamieszkania i kupuje dwie zgrzewki wody, jakiejś bez nazwy, żeby nie robić tutaj reklamy, on już nie użyje kasy samoobsługowej, ponieważ same te dwie zgrzewki wody de facto spowodują, że nie będzie już miał miejsca na pozostałe produkty, bo wtedy robi większe zakupy. Czyli nawet na tym jednym kliencie widać, że jest jeden jego proces zakupowy, w którym dla niego kasa samoobsługowa, czyli ta bez człowieka, jest bardzo dobra, idealnie pasuje do jego potrzeb, ale po kilku godzinach ona już nie pasuje do jego potrzeb, bo jego potrzeby są trochę inne i wtedy ustawia się do kasy, w której jest normalna obsługa, siedzi kasjerka lub kasjer, jest taśma. Nie ma tu prostych dróg, myślę, nie ma prostych wytłumaczeń. Inna sprawa jest też taka, że wszystkie nasze badania konsumenckie wskazują na to, że klienci, i to jest prawda, o której myślę sobie, że bardzo wielu klientów wielkomiejskich, którzy często robią zakupy, nie mając na nie czasu, zapomina, w bardzo wielu ośrodkach miejskich sklep naszej sieci, mniejszych miastach tutaj mam na myśli, sklep naszej sieci jest też takim, no, jednym z nielicznych, a czasami nawet jedynym miejscem publicznym, do którego się przychodzi też troszkę spotkać się z kimś, porozmawiać. Teraz żyjemy w dobie pandemii, pewnie to oczywiście ma wpływ na nasze zachowania, ale mówię o tych dniach, miesiącach, które były wcześniej, i de facto przychodzi się tam po to, żeby odczuwać ten kontakt z drugim człowiekiem,
żeby porozmawiać może z sąsiadką, a może właśnie z panią, która opiekuje się stoiskiem z warzywami i owocami, którą znamy, bo przecież robimy w tym sklepie codzienne zakupy. I gdyby to stoisko, a pewnie mogłoby działać bez człowieka, byłoby bez człowieka, to dla tego konkretnego klienta, klientki, ono już nie byłoby takie same. Ono nie miałoby już właśnie tej wartości, że ja tutaj przychodzę i mogę sobie porozmawiać. To jest też bardzo ciekawe, na przykład, że jak patrzymy, i o tym już mówiłem, więc nie będę powtarzał, ale mamy bardzo dużo pracowników, ponad 70 tysięcy, w różnych grupach wiekowych. I mamy ciekawe badania, które wskazują na przykład na to, a mamy też taki specjalny program dedykowany seniorom, którzy chcą w jakiś sposób sobie dorobić. To nie są wtedy pracownicy pełnoetatowi, tylko na jakąś część etatu dorabiają sobie jako kasjerzy w naszej sieci, że na przykład seniorzy, którzy ustawiają się w kolejce do kas, zazwyczaj wybiorą kasę, w której też zobaczą obsługującego seniora, mimo że tam będzie dużo większa kolejka. Więc to te zachowania konsumenckie pokazują, że oczekiwaniem naszych klientów jest to, żeby mieć kontakt z obsługą i myślę sobie, tak jak powiedziałem na początku, że na pewno elementy technologii pomagają, wspierają, my je używamy, na przykład bardzo często używamy technologii chociażby w centrum dystrybucyjnym, gdzie ta praca wygląda już zupełnie inaczej, to nie jest praca z klientem i tak zwana kompletacja głosowa, czyli de facto pomoc głosowa i komputera, która pomaga magazynierowi dokładnie skompletować zamówienie dla danego sklepu, bazująca na wsparciu komputerowym i sztucznej inteligencji, to tam jest nieoceniona, ale w sklepie już nie. Także zawsze trzeba patrzeć dokładnie na to, jakie są konkretne potrzeby w tym miejscu, w którym implementujemy jakieś rozwiązania. No tak, bo pandemia sprawiła, że nagle doceniliśmy coś, co uznaliśmy, że jest oczywiste. No i właśnie, w tym temacie będąc, czeka nas trudna epidemicznie jesień. Jak Biedronka zamierza się do tego przygotować? Jesteśmy po doświadczeniach wiosennych, gdzie kiedy pojawiały się restrykcje, niektóre sieci kombinowały, jak tutaj zrobić, żeby jednak obsługiwać stosunkowo dużo osób. Jak będzie wyglądała jesienią Biedronka, zakładając jednak nie najlepszy rozwój sytuacji epidemicznej? Możemy teraz wejść w ostrą polemikę, ponieważ trochę wzdrygnąłem się nawet, jak usłyszałem, że niektóre sieci próbowały kombinować, żeby obsłużyć jak największą liczbę klientów. Nasze myślenie jest inne. To znaczy, nasze myślenie jest takie, nigdy nie chcemy klientom sprzedawać nadmiarowo, natomiast wiemy, i proszę nam wierzyć, wiemy to, że nasi klienci potrzebują mieć regularnie podstawowe produkty, a podstawowe produkty, to mówimy tutaj oczywiście o pieczywie, maśle, mleku, nabiale, warzywach, owocach, mięsie, rzeczach, które są nam niezbędne do życia codziennego. I wydłużając godziny pracy naszych sklepów, de facto powodujemy, że w danym momencie dochodzi do mniejszej kumulacji klientów w sklepie, ponieważ mają do wyboru nie, to oczywiście zależy od sklepu, ale nie 12 godzin na zakupy, a 15. Grupa przychodzi taka sama. Dzięki temu prosta matematyka wskazuje, że w jednym momencie w sklepie jest mniej osób. Także to nie do końca jest ten powód, o którym pan powiedział, dlatego że, a i dam inny przykład, być może nawet jeszcze lepsza z ostatnich dni. Jesteśmy tuż po wprowadzeniu godzin dla seniorów, ponownym wprowadzeniu godzin dla seniorów między 10 a 12. Oczywiście jako sieć się do tego w pełni przystosowujemy i też wiele robimy dla seniorów, jak pan doktor wie, i dalej będziemy robić. Również w ramach naszej fundacji, którą niedawno otworzyliśmy, której celem statutowym jest właśnie wsparcie tej grupy społecznej, czyli seniorów. Ale właściwie można powiedzieć, no są urzędowe godziny dla seniorów, więc sprawa załatwiona. Między 10 a 12 mogą robić zakupy tylko i wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia. A mimo to my jeszcze wprowadziliśmy taki dodatkowy komponent, to jest akcja promocyjna, która się nazywa Platynowe Rabaty, ponieważ chcemy mieć pewność, że seniorzy naprawdę robią zakupy wtedy, kiedy sklepy są dla nich dedykowane, kiedy nie ma innych grup społecznych, kiedy jest bezpieczniej. Więc tylko i wyłącznie na te godziny
przeznaczamy dodatkową akcję promocyjną, w której te produkty, które są właśnie najpopularniejsze u seniorów, każdego dnia jest to inny produkt, są tańsze dodatkowe kilkanaście lub też nawet 30%. Nie musielibyśmy tego robić. Absolutnie nie musielibyśmy tego robić, ale tak czujemy, że to jest dodatkowe działanie, które może spowodować, że te godziny dla seniorów będą jeszcze skuteczniejsze, bo poza taką zachętą, powiedzmy, administracyjną, pojawia się również zachęta komercyjna w postaci oszczędności, które pewnie w portfelu seniora są szalenie istotne. I tak też czujemy, że to jest działanie, które również przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa seniorów. I również wydłużyliśmy w ostatnich dniach godziny pracy naszych sklepów. To jest właśnie realizacja tego celu, o którym mówiliśmy. I muszę powiedzieć szczerze, że w tym pierwszym momencie, kiedy wystartowaliśmy z akcją 24, bo tak się ona nazywa, to były, jak wszyscy pamiętamy, miesiące kwiecień, maj, końcówka marca też. Mieliśmy bardzo dużo zadowolonych głosów klientów. Mieliśmy głosy klientów, którzy mogli robić zakupy o godzinie 24, 1, 2, czując się komfortowo, bo wtedy w sklepie było bardzo niewiele osób. Nie musieli stać w kolejkach, a pamiętamy przecież te obrazki, które niektórym przypomniały stare czasy, kiedy nagle okazało się, że przed sklepem czekało kilkadziesiąt osób w kolejce, co pewnie też z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego nie było najlepsze. Także tu, panie doktorze, możemy dalej rozmawiać. Oczywiście ten głos ja też biorę pański, bo wydaje mi się, że w takim razie my za mało tłumaczyliśmy powody tego, dlaczego wprowadziliśmy te zmiany. Natomiast te powody są jak najbardziej bazujące na zwiększeniu bezpieczeństwa zakupów, bo to naszym zdaniem jest teraz cel numer jeden dla takiej sieci jak sieć Biedronka. Jasne, tutaj pozostaje mieć też nadzieję, że nie wejdą takie ograniczenia, które mówią o tym, ile osób może być w sklepie w zależności od liczby kas, bo to było prawdopodobnie najbardziej konfundujące dla wszystkich. A tutaj wydłużanie godzin i czy nawet limitowanie, ale od powierzchni, to już jest zupełnie, zupełnie inna historia. Kończąc naszą rozmowę, zawsze proszę gości o dokończenie pięciu zdań, tak żeby nadal pozostało to jedno zdanie. Również tę prośbę kieruję w pana stronę. Pierwsze zdanie. Ekonomia wartości to... Ekonomia wartości to ekonomia, która przypomina nam, jak istotną rolę stanowią wartości pozaekonomiczne. We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na... We współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na to, jaką tą gospodarkę zostawimy kolejnym pokoleniom, naszym dzieciom i naszym wnukom. Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać, jest... Umiejętność cieszenia się z takich małych, codziennych sukcesów. Gdybym mógł wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłoby to? Gdybym mógł wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu, to byłaby to skrajnie posunięta transakcyjność. I gdybym miał wskazać jedną książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłaby to? To muszę zmienić. Gdybym miał wskazać jedną książkę, o której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to nie wskażę tej książki, bo uważam, że świat powinien sobie w ogóle przypomnieć o książkach. I wstydem jest, że ponad 63% Polaków w ciągu roku nie czyta ani jednej książki, a ponad 5 milionów Polaków nie ma w domu ani jednej książki. Czyli przypominamy o czytaniu i przypominamy o zbliżającym się kongresie Open Eyes Economy już w listopadzie w Krakowie, a tak naprawdę dla większości online. Dziś moim gościem był Arkadiusz Mierzwa, dyrektor do spraw komunikacji sieci Biedronka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Dziękuję, że mogliśmy się spotkać. Do usłyszenia wkrótce w kolejnej rozmowie, mówiąc otwarcie.